W Holandii, proszę Państwa, adopcja dzieci przez dwóch mężczyzn jest już możliwa. Unia Europejska chce narzucić wszystkim krajom członkowskim homoadopcję bez względu na płeć par. Czy Polska ulegnie tym rozwiązaniom? O tym będę rozmawiał już teraz z dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Mecenas Katarzyną Gęsiak. Dzień dobry, witam Panią Dyrektor bardzo serdecznie. Halo, halo, czy Pani Dyrektor, czy Pani nas słyszy? Halo? Dzień dobry. Halo? Panią słyszymy, dzień jesteśmy dobry. Na antenie, czy Pani nas słyszy też? Dzień dobry, tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Unia Europejska chce redefiniować rodzicielstwo. Proszę nam w ogóle wyjaśnić, co to oznacza de facto. To może tak, żeby wytłumaczyć, na czym polega istota tego problemu, tej sprawy, możemy właśnie odwołać się do tej kwestionowanej przez nas propozycji inicjatywy ustawodawczej Komisji Europejskiej, która właśnie zakłada, że rodzicielstwo uznane w jednym państwie członkowskim powinno być uznawane również w innych państwach członkowskich. I teraz, na czym polega problem? W naszej zarówno konstytucji, jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zasady są takie, że małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny, a dzieci adoptować wspólnie mogą jedynie małżonkowie. I to jest tak logicznie w związku z tym wyłącznie kobieta i mężczyzna. Tak jest w naszym prawie od lat. Tak też było w konstytucji, prawda? W konstytucji, tak. To znaczy rzeczywiście konstytucja mówi wprost o tym, że małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. I właśnie małżeństwo jako takie korzysta z ochrony Rzeczypospolitej Polskiej. I teraz prawda też jest taka, że w wielu krajach Unii Europejskiej poza Polską jeszcze do niedawna, tak naprawdę, ja już nie powiem dokładnie do kiedy, ale było tak, że również kobieta i mężczyzna, to małżeństwo było definiowane również jako kobieta i mężczyzna. To na przestrzeni lat, jak wiemy, w Unii Europejskiej się zmieniło. I w niektórych krajach się zmieniło, w niektórych krajach nie. W związku z czym teraz sytuacja wygląda tak, że Unia Europejska, a i też niejako reprezentując trochę prawodawstwo, to zmienione prawodawstwo krajów, które przyzwalają na małżeństwa tak zwane homoseksualne i adopcję dzieci przez takie związki, chcą po prostu narzucić tej części Unii Europejskiej, która jest jeszcze opiera tutaj swoje prawodawstwo na tym takim tradycyjnym, może tak powiedzmy, modelu rodziny. Przy czym mamy już takie kraje, jak wspomniana przeze mnie w zapowiedzi Holandia, w których adopcja dzieci przez dwóch mężczyzn jest już możliwa. No i jeśli dobrze rozumiem, to Unia chce, by takie prawo obowiązywało we wszystkich po prostu krajach, państwach Unii, tak? Tak. O tym wyraźnie powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, że w 2020 roku, we wrześniu, z tego co pamiętam, ona wtedy wyraziła się w ten sposób. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym innym kraju Unii Europejskiej. I rzeczywiście celem tej regulacji, która na razie została tylko zapowiedziana, dodajmy, bo to jeszcze nie jest nawet inicjatywa ustawodawcza komisji. To jest taki na razie komunikat komisji, że taka regulacja jest planowana. Właśnie miałaby polegać na tym, że rzeczywiście, powiedzmy, tacy panowie pozostający w związku homoseksualnym w Holandii i ci, którzy zaadoptowali dziecko w Holandii, mieliby mieć prawo do uznania ich po pierwsze związku w Polsce, co jak wiemy też jest u nas kwestionowane, a po drugie uznania właśnie takiej adopcji dokonanej w Holandii. No tak. Zapowiadane rozporządzenie przewiduje również wdrożenie tak zwanego opcjonalnego europejskiego certyfikatu rodzicielstwa. Co by to oznaczało w praktyce? Właśnie wyobrażam sobie, że to jest jakaś takie moje wewnętrzne przekonanie, bo w tej zapowiedzi tam nie było wyjaśnione, na czym dokładnie ten opcjonalny certyfikat miałby polegać. Natomiast wyobrażam sobie, że to miałoby coś takiego umożliwiającego właśnie tym parom posiadającym prawo właśnie do wychowywania dzieci, parom homoseksualnym do wychowywania dzieci wspólnie, w sytuacji, w której dane państwo członkowskie konsekwentnie odmawia uznania. W jaki sposób miałoby to działać i jak miałoby to być
wprowadzane i skuteczne w państwie członkowskim, no to niewiele. W ogóle zobaczymy, jak to zostanie ujęte później w tej inicjatywie. Czy ten problem dotyka także innej zmiany już dokonującej się w niektórych państwach Unii, czyli takiego odchodzenia od używania określeń tata i mama i zastępowania ich słowami rodzic jeden, rodzic dwa? Były takie próby bodaj we Włoszech, nie wiem, czy czasowo wstrzymane, czy nie, ale na początku roku były dyskutowane na pewno. Myślę, że tak. Ja myślę, że to jest po prostu kolejny element takiej układanki. No niestety prawda jest taka, że Unia Europejska dąży do takiej uniformizacji. Bo to jest wielowątkowo się odbywa ten proces. I tak jak mamy, tak samo Unia proceduje nad, już została opracowana, Gender Equality Strategy, te wszystkie strategie właśnie dotyczące zniesienia nierówności między kobietami i mężczyznami. Unia Europejska tutaj w ogóle nie używa, też instytucje Unii Europejskiej nie używają słowa płeć, używają słowa gender, czyli rodzaj, która, jak wiemy, to pojęcie odnosi się do takich założeń ideologicznych i polega na tym, że w ogóle marginalizujemy kwestie biologiczne, różnice między kobietami a mężczyznami. I bazujemy na tym, na jakimś takim subiektywnym odczuciu danej osoby, czy czuje się mężczyzną, czy czuje się kobietą. Więc ja myślę, że to jest taki kompleksowy właśnie, kompleksowe działanie na wielu płaszczyznach. No i jak najbardziej po prostu ta zapowiedziana inicjatywa jest takim elementem tej strategii. Presja środowisk, nazwijmy to szerzej nieco, środowisk tęczowych, no i trzeba przyznać, jest ogromna. Mniejszość, można powiedzieć, chce narzucać większości swoje potrzeby i pomysły. Jak słyszeliśmy również z ust polityków, ogon nie może merdać psem, że posłużę się tutaj klasykiem. Czy jest szansa na wstrzymanie tych rozwiązań, pani zdanie, pani mecenas? Ja wierzę, że tak. Wierzę, że tak i dlatego też działamy w każdej takiej sprawie, w każdej takiej sytuacji, która budzi gdzieś nasze zastrzeżenia. I wiemy też, że budzi zastrzeżenia nie tylko naszego społeczeństwa i to jego większości, ale również społeczeństw wielu krajów europejskich. Może w tym momencie już nie większości, ale naprawdę jeszcze sporej części. I wierzymy, że po prostu taki konsekwentny opór przyniesie rezultaty po prostu. Bardzo ważne jest też, żeby uświadamiać opinię publiczną, dlaczego właśnie, na czym polega ten problem. Bo wiele osób nie interesuje się tymi tematami. Oczywiście mają do tego prawo i absolutnie to jest kwestia normalna. Mają zupełnie inną pracę, inne obowiązki. W związku z czym te kwestie są im tak naprawdę troszeczkę obojętne. A jednak, jak się okazuje później, dotyka to wielu sfer życia, osób, wielu sfer życia takiego społecznego i myślę, że właśnie uświadamianie społeczeństwa i pokazywanie, jakie są zagrożenia i budowanie takiej silnej opozycji wobec takich właśnie planowanych jakichś zmian, strategii może przynieść oczekiwane rezultaty. Wobec tych planów już można powiedzieć zaprotestowały takie grupy, organizacje pozarządowe z kilkunastu krajów Unii Europejskiej. Państwo też robiliście międzynarodową konferencję na ten temat. Apel wsparły też środowiska prorodzinne nawet z Francji, czy Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier i tak dalej, więc to daje jakąś nadzieję, prawda? Tak, rzeczywiście. Tych organizacji jest bardzo wiele i tak jak mówię, one reprezentują całkiem sporą część społeczeństwa, w związku z czym no nie mieliśmy żadnego problemu, żeby tutaj koalicję budować. Bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie dołączyli się do nas przedstawiciele organizacji z innych krajów członkowskich. Także właśnie wierzymy, że jest to będzie to skuteczny sposób na zatrzymanie takiego. Miejmy też nadzieję, że nie uda się tych rozwiązań wprowadzić ze względu choćby na obowiązujące wciąż prawo i obecną konstytucję, jaka by ona nie była, jakbyśmy jej nie oceniali, ale dosyć wyraźnie i jasno kwalifikuje te wszystkie kwestie, prawda? Pani mecenas, jeszcze na koniec, bo wiem, że też państwo zbieracie podpisy pod petycją w tej sprawie, prawda? Jak można, ktoś, kto nas słucha teraz, a chciałby tutaj wyrazić swój sprzeciw, jak może to zrobić? Oczywiście, że tak. Tak, jest uruchomiona strona internetowa. Ona ma adres, jeśli pani nie ma przed oczyma, to ja może podam stopnarzucaniuhomoadopcji.pl. Dokładnie. Troszeczkę dłuższa tym razem ta nazwa, tak, rzeczywiście.
Jest tam rzeczywiście, jest strona internetowa, można podpisywać. Wystarczy oczywiście wejść, tam jest cały tekst petycji przygotowanej do właśnie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Także oczywiście zachęcamy jak najwięcej osób. Tak, gdybyście Państwo byli zainteresowani tym tematem, to powtórzę może jeszcze raz. Stop narzucaniu homoadopcji, pisane wszystko razem.pl. Bardzo Pani mecenas dziękuję za znaleziony czas, no mimo piątkowego już weekendowego popołudnia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, kłaniam się nisko, pozdrawiam. Zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris, mecenas Katarzyna Gęsiak była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznanie.